Witam Was w kolejnym odcinku dotowania świata sieny. Dzisiaj będziemy zakładali podświetlenie wewnętrzne całej kabiny. Nie? Ja wybrałem kolor zielony, nie? A dowolność jest różna. Zapraszam. Sobie tak. Kurde, dzisiaj pogoda nie za bardzo, bo zaczyna lekko popadywać, ale dobra, spróbujemy coś z tego zrobić. I teraz tak, trzeba wyprowadzić sobie plus, nie? A minus można wziąć z tego, z kasy, skądkolwiek. I teraz tak, plus ja sobie wyprowadziłem tutaj z tych wskaźniczków. Tu są żaróweczki, one się zapalają tak jak zapala się światła, czyli posterówki, tak one momentalnie się też tutaj włączają i stąd sobie wyprowadziłem plus i go mam tutaj, nie? No. I teraz tak, ja dzisiaj będę montował LEDy. O. Te. Ja już je mam polutowane, jak widzicie, w koszulkę wciśnięte i zgrzane. Lutujemy obojętnie który do którego. Potem się sprawdza na akumulatorze, nie? I potem sobie zaznaczamy, o, plus jakąś taśmą, czymkolwiek tam, nie? Dobra. Sobie was tutaj ustawimy gdzieś, żebyście widzieli, co ja tutaj będę robił. Kurczę, tu ciężko jest ustawić. Dobra. Zrobimy w ten sposób. I już macie mnie tutaj. O Jezu, dobra. Zaczynamy naszą przygodę, kurde, z podświetleniami w samochodzie. I teraz tak, tutaj mam sobie wyciągnięty taki i on jest dłuższy, bo ja na przykład chcę sobie, o tak, tutaj spojrzycie sobie, o, ja chcę sobie jeden tutaj wyprowadzić gdzieś, tu, nie? A drugi to sobie wyprowadzę tutaj pod deską. I jeszcze jeden sobie wyprowadzę tutaj, nie? Tu. Tutaj sobie go pod spodem wyprowadzę, nie? I to będzie jedna strona. I drugą zrobię tak samo, nie? Dobra, zaczynamy. I teraz tak, sobie biorę te przygotowane podświetlenia, nie? I montuję sobie. Na tą, ten najdłuższy se montuję. Potem sobie montuję krótszy, który po prostu przychodzi tutaj, tak jak pokazywałem, mi pod nogi. I potem sobie montuję najkrótszy. O, nie? Który przychodzi po prostu tutaj przy popielnicy. I teraz tak. Najpierw sobie weźmiemy, skręcimy te wszystkie przewodziki. To są minusy, sobie razem skręcimy. Nie? O tak. Dobra, jeszcze tutaj jest jedna. Dobra, bo ja na tę stronę mam trzy sztuki, nie? I dlatego są różne długości przewodów, nie? Minusy mamy skręcone, teraz skręcamy plusy. No. Plusy sobie skręcamy. O. Tak. Tak jak mówiłem, wszystkie są zaznaczone, nie? Te plusy to ja tam nie muszę teraz szukać, nie? I minusy mam tutaj. Tu, nie? Ładnie zrobione. Jeszcze jest jeden minusik, bo mi wypadł. Tak. Dobra. I tak jak mamy teraz zrobione te plusy, minusy, nie? To podłączamy tutaj do tego, co żeśmy wyprowadzili. Tylko ja sobie użyję jak zwykle. Kurczę, czego tu użyć? Dobra, tym razem
Nie, tu mam jakąś koszulkę. O, użyję sobie koszulki. Nie? O, mi to tam jest łatwiej koszulkami operować tam niż te taśmą. Tu sobie teraz możemy wsadzić niebieską. Z tego względu, że to i tak będzie wszystko wsadzone pod ten pod dysk. Dobra, i sobie tniemy jeden. I teraz sobie utniemy. Ale nie, to będzie za wąska. Zobaczcie, kurde, to tam jest tyle przewodów, to jest za wąska. Chodźmy, zobaczymy, czy mam gdzieś jakąś taką dłuższą, grubszą trochę, bo kurde, ten zbitek przewodów mi tam nie wejdzie. O, jest. Dobra. Czyli znaleźliśmy. Dobra, jedziemy. No i działamy dalej sobie. Nie. Wy to możecie sobie związać na przykład tym taśmą zwykłą. To tam tutaj wody nigdzie nie ma, nie? Ja sobie obetnę teraz tak dwie takie koszuleczki. Nie? One są dosyć grube, widzę, fajne. One to wszystko. Dobra. I teraz sobie utniemy drugą. Jedną na plusa, drugą na minusa. Nie? I teraz jeszcze jedna rzecz. Od tych kabli, co sobie wyprowadziłem, plus i minus, ciągnę sobie na drugą stronę, tam do pasażera, nie? Tam do pasażera sobie ciągnę. I tam mi wystaje plus, minus, a tutaj na przykład już mogę sobie z tymi diodami poskręcać. Tu. Kurczę, a ciężko to tutaj widać. Dobra. I tu mam te nasze diodki. O, podświetlenia. I montujemy sobie koszuleczkę najpierw. O. Tak. I teraz do tego przewodu, to jest minusowy, łapiemy sobie z tych tutaj z tego podświetlenia minus. Nasuwamy sobie tą koszulkę już tutaj, nie? Dobra, teraz weźmiemy sobie zapalniczkę. No i sobie tutaj te przewody podgrzewamy, żeby to nam się i nie rozeszło, bo to tam odnośnie wody, tutaj nie ma żadnej wody, także dobra, mamy chyba, nie, jeszcze. O, tak, ściągniemy je porządnie, to się kurde trzyma troszkę. Tak, pociągniemy, żeby nie było numeru. Jeszcze kurczę się nie skurczyła. No, kurwa, palnikiem mam, potraktuję, to się skurczy zaraz. Dobra, mam nadzieję. Oła, szapa. Dobra, i teraz tak samo robimy z plusem, nie? Tutaj. Przekładamy sobie koszulkę. I do tego plusa podłączamy sobie kable z lampek podświetlenia, które będą. Tak samo bierzemy na okienkę, jedziemy. To są plusy, jeszcze sprawdzę do końca, żeby nie było, nie? Tak, to są plusy. I teraz tak, nasuwamy sobie tę koszulkę. Tak, tutaj. Ładnie, o, nam wyszła. Ale ta sama sytuacja. Jedziemy. Żyjemy rurkę. Tylko nie wiem, dziwnie się zbytnio nie chce, kurczę. No nie, kurczę. Dobra. Mamy to tutaj ładnie. Jeszcze tu końcóweczkę sobie zrobimy. O, dobra. Jest pościągany, nie? I tak tutaj. O. Tutaj są te wszystkie trzy lampki, nie? Ja po prostu sobie podłączyłem jeden kabel z plus minus, nie? Dobra, i teraz sobie zaczniemy. Co mi się tu za delimatorem? A nie, dobrze. I sobie zaczniemy w ten sposób. I sobie pojedziemy tak. Teraz by trzeba było już to tutaj. Dobra, tu mamy tak. I teraz tam pod spodem
tą najdłuższą, na tym najdłuższym kablu, nie? Tam sobie przekładamy gdzieś przez kable jakieś. Tu też widzę, jakieś kable są, więc wszystko nam gra. Dobra, a tutaj, nie? To tam na przykład ci, co chcą, no to sobie mogą to ładnie zamontować. Ale ja na przykład... Ja na przykład sobie ją wezmę, nie? I tutaj sobie ją wcisnę. Na dół. O. Pod skrzyneczkę bezpieczników. No to lepiej będzie widać, gdzie to wciska. O, i tutaj sobie tak zrobię i jest ok. Dobra. Teraz następną bierzemy sobie. Chwila, bo coś mi się tu kurde stało. Okay, no dobra. I następną sobie bierzemy z tych krótszych. Sobie gdzieś tutaj po prostu to przekładamy. Ja tam nie będę tego wiązał. Chodzi o to, żeby po prostu taka była poświata, nie? To mi wystarczy, nie musi być ten. A ten sobie tutaj, tak zaplanowałem, że sobie go tutaj wystawię, nie? O. Tutaj gdzieś w tym miejscu. Tu sobie w tym miejscu gdzieś go, o, tak wcisnę. O. I tak go zostawimy sobie, nie? Tutaj. No i teraz bierzemy sobie, nie? I te przewody, co nam tu wystają, sobie gdzieś tam upchajmy, nie? To ja to później sobie ściągnę na przykład tym, jakąś tytetką. O, wyrzucę. O, jest to wszystko upchane, nie? No, ale tu widzę, że stał mi się mały problem. Nie? No tu mi się, kurde, odlutowała. O. Kabel mi się odlutował. Tutaj. Tego nie idzie tu ustawić tej kamery. Jest tak mało miejsca. Dobra. Patrzcie, kurde, no kabel mi się urwał. O, to są tak cieniutkie luty. No to zdejmijmy teraz to. Widzicie, zobaczycie sobie sami. Jakie to jest malutkie, nie? No. Dobra, ja tam mam jeszcze jedną zieloną taką dziutkę. To sobie po prostu tutaj odsłonimy. Tak. I ja to później sobie podłączę. To znaczy, że no później sobie to złączę, bo teraz tutaj nie wiem, który jest plus, który jest minus, nie? Możemy to podłączyć, najwyżej ona się nie zapali, nie? No, a później jak się zapali, ten to sobie to zaizoluję tutaj i wsadzę tam, gdzie miało być, nie? No, jest naprawdę tutaj mało miejsca, kurde, przy tym samochodzie tu z tej strony. Dobra, i teraz mamy ją, o, nie? Na razie tak ściągniętą. Dobra. To teraz byśmy jechali na drugą tam stronę pasażera. Tam będzie lepiej, bo będzie można się usiąść na kierowcy miejscu. Dobra, tutaj to mamy, to mamy. Dobra, to teraz idziemy tam dalej. O. Ale mieliśmy szczęście, bo zaczęło to rolać. Dobra. Jesteśmy tutaj. Drzwi sobie przymkniemy, żeby nas tu nie zalało. Dobra. O, i tak jak widzicie tutaj, nie? Sobie wystawiłem, nie? I to jest wszystko z lewej strony. Nie? Nie? Tam po prostu. Teraz robimy prawą stronę. O. Tu mamy kabel wystawiony już, nie? Plus, minus. I robimy to samo. Tak samo podłączamy. Plus do plusa, minus do minusa, nie? Kurczę, tutaj, no nie mogę tej kamery wam ustawić, no jakoś, żebyście to wszystko widzieli. Dobra, tak chyba mi się udało ustawić jakoś. Jest dobre. I teraz z tej drugiej strony mamy podobną sytuację. Mamy jeden długi, nie? I sobie mamy ten drugi krótszy taki, nie? O. I jeszcze mamy
jeden krótszy, który przyjdzie tutaj przy popielnicy, tak z tamtej strony, nie? No i teraz bierzemy sobie tak z tamtej strony, łączymy sobie wszystkie plusy z lampek, tak, o, lampek i teraz łączymy sobie wszystkie minusy z lampek, o, tak, do rączki wszystkie tutaj, o, o tu, dobra, i teraz mamy te minusy zrobione. O, tak to wygląda teraz, nie? I teraz to sobie podłączamy do tego przewodu tutaj, to żeśmy go wysunęli, nie? Też jest plus, minus. I robimy w ten sam sposób. Pakujemy to wszystko. Dwie koszulki plus, minus. O, nie? Koszulki tak, nie? I teraz jedziemy tutaj z tej strony. O. I teraz tutaj jest plus, tutaj mamy plusa i teraz z lampek sobie bierzemy plusa i to sobie podłączamy tutaj, nie? Plus z plusem od lampek. Dobra, jak to już mamy tutaj podłączone, no znowu zjeżdżamy sobie koszulką na dół, dobra, i bierzemy zapalniczkę i w ten sam sposób co z tamtej strony sobie podgrzewamy to wszystko, żeby się nam ładnie zacisnęło. O. O. Dobra, myślę, że już będzie, bo to jest grubsza koszulka, więc dobra, i tutaj mamy to zrobione. I tak samo robimy z minusem, nie? O. Tu mamy koszulkę, kabelek. O. O. Wkładamy sobie koszuleczkę i robimy mniej więcej to samo co z plusem. Podłączamy sobie plusy. To są plusy z tych lampek tu z prawej strony od pasażera. Skręcamy to. Trochę zabijmy to. O. I naciągamy koszulkę. I robimy to samo co robiliśmy z plusem. Proszę, jedziemy. Można zaizolować też taśmą, nie? O tam ten. A se łapę przyjadał. No masz kurwa, co tu podgrzewasz, bo ci samochód wybuchnie. Dobra, to to już mamy. I teraz tak, kochani. Tu pokażemy już końcowy trochę efekt. Jedziemy w ten sposób, że tutaj, tak, z tamtej strony. Najdłuższa. O, na tym kabelku lampka, wkładamy ją mniej więcej tu też przy tapicerce, nie? Drugą też podwieszamy sobie tutaj, nie? Tam za jakieś kabelki, a tą trzecią, tak jak chciałem, podłączamy sobie tutaj przy popielnicy i będziemy miał jedną i drugą, nie? No ja tak chcę, inni mogą zupełnie, możecie gdzie indziej te lampki sobie przeciągnąć, tak jak wam będzie pasowało, nie? No, ja to sobie pomontuję, a w ogóle to wam nagram filmik, jak to wieczorem wszystko ładnie widać, nie? No naprawdę, będzie zajebiście. I tu z tej strony też mamy popodłączane. Dobra, no to teraz sobie załączmy po prostu, czy to w ogóle nam zaświeci, nie? Dobra, to sobie włączymy. Gdzie mam klucz tu? Jeszcze spójrzmy na kable, czy to się nie spali.
Chyba nie. Dobra, włączamy. Ładnie sobie postojówki i też taki efekt, nie? No ja mówię, teraz tego tak nie widać, nie? Ale ja wam nagram to wieczorem, jak to widać. O. To jest piękna rzecz. I tak jak mówiłem, jedno kładę tutaj pod deskę, drugie kładę na samym końcu tam sobie i trzecie sobie zamontuję tutaj w tym miejscu, tak jak jest z tej drugiej strony. Ja po prostu tego nie przyklejam, nie ten, po prostu niech to sobie delikatnie tak leży, to się urwać nie urwie, to się nic nie poprzesuwa. No i tak to wygląda, nie? I tutaj mamy tą ostatnią dziutkę. O, ładnie świeci też na zielono. No i ja to sobie tutaj wstawię, nie? Tak jak mówiłem, nie? O, tu. Także efekt będzie wieczorem na pewno. Ja wam nagram taki krótki film, jak tam minutowy, żebyście sobie zobaczyli, jak to fajnie wygląda, no, wieczorem. A co do podłączenia, nie, tego plusa, nie, możecie też sobie pociągnąć ze stacyjki, na przykład, nie. Za stacyjką, po włączeniu kluczyka, gdzie się pojawia plus, tam sobie możecie plus podłączyć od stacyjki, sobie go tutaj gdzieś przeciągnąć pod tą całą deską i tam sobie na dół wyjdziecie, tak jak ja sobie wyszedłem. Ja to chcę mieć z postojówkami, dlatego że jak włączam w ogóle światła i mam dojazdy dzienne i tak dalej, no to kurde, bym musiał, nie wiem, albo wyłączniczki jakieś robić, coś, nie? A ja chcę mieć właśnie pod postojówki, gdzie zapalę te postojówki, bo zapalają mi się światła dzienne wtedy, i będzie jakiś efekt, a tak to bym musiał gdzieś jakieś robić, albo by mi się włączało zaraz po włączeniu stacyjki, ja tak nie chcę, nie? Fakt, że to ma bardzo mały pobór prądu, także to tam przy uruchamianiu, jak one by się paliły, nic by się nie działo, ale po prostu ja tak chcę, nie? Także dowolność montowania tych żaróweczek, gdzie chcecie, czym dłuższy kabel, tym dalej zajedziecie, nie? Po prostu no, w ten sposób się mniej więcej to podłącza. I to nie są drogie żaróweczki i tak dalej, wiadomo, no można kupić bajery jakieś, które zaczną mi mrugać i wszystko jak w dyskotece, nie? Dobra, także tak to wygląda, nie? Ja dzisiaj wieczorem nagram, jak już będzie ciemno, to wam puszczę taki 30-sekundowy, będziecie widzieli, jaki to jest naprawdę efekt, nie? Tego wszystkiego. Ale tak jak widzieliście, 10 minut podłączenia, nie? Tylko naprawdę, jak będziecie to lutować, to ja wam powiem tak, że te koszulki to trochę właśnie trzymają tą całą lampkę wraz z tymi lutami, nie? A jak wy to zrobicie taśmą izolacyjną, to się momentalnie wyrwie, nie? A tak to na tej koszulce jakoś to się trzyma, no bo to wiadomo, te lutowania to są wielkie gówno, takie maciupkie, że no lekko się pociągnie i faktycznie poleci, nie? No. Ale taśmą też możecie tam robić, także dowoli. I gdzie sobie ciągną się lampki, też dowoli, nie? Ja pokazałem po prostu mniej więcej, jak ja u siebie to podłączyłem i po prostu w następnym filmiku, takim króciutkim, 30-sekundowym, puszczę wam to w nocy, jak to będzie wyglądało. Dobra, to na razie, jak się podobało, daj łapkę w górę. Jak się nie podobało, też daj łapkę w górę, co tam się będziesz ten, nie? Dobra, na razie, trzymajcie się, do następnego razu, będziemy podłączali na pewno kamerę cofania. I jakieś czujniczki tam gówno. No wiadomo, zawsze coś się znajdzie. Na razie, trzymaj się, cześć.